Panie marszałku, Wysoka Izbo, bez wątpienia szkoła pozwala dzieciom zapomnieć o wielu problemach, a dzieciom i młodzieży z Ukrainy pozwala zapomnieć przede wszystkim o wojnie i o traumie, którą przechodzą. Więc to bardzo ważne, by dzieci i młodzież mogli uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych w Polsce w jak największej ilości. Jednak musimy pamiętać, że szkoły borykają się z brakiem pieniędzy, z brakiem nauczycieli, z odpowiednimi kwalifikacjami, czy po prostu taką zwyczajną organizacją pracy roku szkolnego, tego trwającego, ale też tego przyszłego. Samorządowcy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, a może w końcu i przede wszystkim polscy uczniowie świetnie sobie radzą z przyjmowaniem i opiekowaniem się dziećmi i młodzieżą z Ukrainy, ale jednocześnie samorządowcy głowią się, jak zapewnić naukę uchodźcom, nie nadwyrężając statusu jakby polskiego ucznia. Do dobrej organizacji pracy potrzebne są przede wszystkim pieniądze i do tego potrzebni są specjaliści. Na tworzenie oddziałów przygotowawczych i zatrudnienie nauczyciele potrzebne są dodatkowe fundusze. Trzeba przypomnieć, że w kwietniu ruszy proces planowania i tworzenia arkuszy organizacyjnych, a co za tym idzie, już też przyszłego budżetu, więc dyrektorzy apelują, że potrzebne są przepisy, które przede wszystkim ujednolicą zasady przyjmowania do pracy nauczycieli z Ukrainy, no i oczywiście dodatkowe pieniądze. I na koniec chcę zapytać, panie ministrze, czy uczniowie z Ukrainy mają status ucznia w myśl polskiego prawa? To jest bardzo ważne, chociażby ze względu na staranie się o stypendia. Dziękuję. Dziękuję bardzo.